Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie. Na dzisiejsze spotkanie, które jest spotkaniem jednym z wielu, które Muzeum Mundurarstwa 21 organizuje w ramach Pruszkowskiego Tygodnia z Niepodległą. Pan doktor Wawrzyński, Czesław Wawrzyński, Mirosław Wawrzyński, wiedziałam, że coś pokręcę. Pan Mirosław Wawrzyński, z którym muzeum współpracuje dzielnie, prawda, że dzielnie? Dajemy sobie radę. Dajemy sobie radę, tak. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest również pan Piotr Janusz Czarniawski, który jest kuratorem wystawy. Wystawy, która jest dla mnie bardzo ważna. Myślę, że dla każdego Pruszkowianina może stać się ważna, ponieważ to wystawa, która się rozwija i na pewno nie wszystkie materiały, które są w posiadaniu pana Janusza Czarniawskiego są tutaj pokazane, ale jest to interesujący zbiór, który na pewno warto poznać. Tę wystawę przygotowało Pruszkowskie Stowarzyszenie Patriotyczne i na sali jest również prezes tego stowarzyszenia, pan Piotr Zapach, który rozumiem, że razem ze mną wita wszystkich bardzo serdecznie. Stowarzyszenie Patriotyczne jest partnerem w naszym muzealnym projekcie. Zresztą takich partnerów mamy znacznie więcej i mogą ich Państwo poznać na podstawie naszego chociażby plakatu, bo wszystkich ich wymieniamy. Proszę Państwa, ja teraz chciałabym oddać głos osobie, która jest również bohaterem dzisiejszego spotkania. I zanim ten głos oddam, chcę również powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna za to, że pan Artur Cyronek, właściciel Ucierania Treści i człowiek bardzo zapisany pozytywnie w ratowaniu tkanki fabryki ołówków, zechciał nas tutaj przyjąć i nas gości i chciałam, żeby powiedział kilka słów na temat tego, jak udało się w tej autentycznej części fabryki stworzyć miejsce, które żyje, no możemy chyba powiedzieć, pełnią życia. Dobry wieczór Państwu. Jestem współwłaścicielem. Właścicielem jest moja żona, niestety nieobecna. Drodzy Państwo, ja bardzo szybko powiem o miejscu, ponieważ jest to bardzo długa historia fabryki ołówków. Powiem o miejscu, które ja kiedyś przez przypadek zauważyłem, znalazłem, ponieważ jestem absolwentem szkół pruszkowskich, jestem absolwentem ZANA. Tutaj miałem zaprzysiężenie jako młody chłopak na ucznia ZANA, ponieważ ZAN nie miał sali gimnastycznej. Minęły lata, przypomniałem sobie, że jest taka sala w Pruszkowie, jak zacząłem działać w biznesie i okazało się, że jest to fajna sala, która została. Razem z małżonką kupiliśmy tą salę w 2000 roku. Zaczęliśmy gdzieś tam zbierać jakieś materiały, szukać zdjęć. Coraz bardziej to mnie wciągało i okazało się, że jest mnóstwo historii związanych z tym budynkiem, ale jest fabryką. Jak się okazało, jest to jedyny w tej chwili w oryginale zachowany budynek fabryki ołówków, ponieważ budynki, które są widoczne tam, one są starsze, ale nie są oryginalne, bo były zburzone w 1914 roku w czasie bombardowania fabryki ołówków, jak Państwo wiecie. Ten budynek jako jedyny ocalał. Znaczy były dwa budynki, ale ten ocalał i jest, wszystkie cegły są w oryginale. Budynek, ponieważ nie ma żadnej dokumentacji, prawdopodobnie został zbudowany około 1905 roku. Są zdjęcia, które pokazują ten budynek. Mam, jeżeli chodzi o ten budynek, mam 4-6 zdjęć oryginalnych z terenu tego budynku. Jedno ze zdjęć, jak będziecie Państwo wychodzili,
spójrzcie, jak będziecie schodzili schodami w dół stąd, jest takie duże zdjęcie. Jest to sala ze zdjęciem z 1912 roku. Był to pierwotnie magazyn wyrobów gotowych. Można sobie obejrzeć, była jeszcze tutaj część antresoli i przez środek szła też antresola. I tak zbierając fragment po fragmencie, składając historię tego budynku i ołówków, udało nam się dojść do tego, co tu jest oryginalne i co jest, co zostało niezmienione. Ja dokładnie, praktycznie cegła po cegle znam ten budynek, bo gdzieś tam z nim zrobiłem wszystko od początku do końca, co nam się udawało, aczkolwiek no, jest to ciężka praca. Żeby Państwu uświadomić, tu na antresoli, jak myśmy brali ten budynek w 2000 roku, rosło 3-metrowe drzewo. A tutaj, gdzie siedzicie, była taka ogromna kałuża. A budynek kupowaliśmy 1 kwietnia 2000 roku. Jest to tak naprawdę najstarszy obiekt gastronomiczny funkcjonujący bez przerwy mniej więcej od 1930 roku, bo już w starych przekazach jest napisane, że dyrektor Majewski, bardzo prosocjalny człowiek notabene, jako jeden z pierwszych chyba w Europie postanowił dokarmiać pracowników. On już to robił w latach 20. w czasach wielkiego kryzysu. Już są notatki, że fundował zupę z wkładką dla pracowników, znaczy, że po prostu nie mdleli przy maszynach z głodu. I później naturalnie zbudował część biura, przekształcił na stołówkę i tam w notatkach znalazłem, że stołówka już zaczęła funkcjonować około 30 roku, a na mapie jest, że z 35 roku na mapie z 35 roku już jest zaznaczony, murowany, podpiwniczony budynek kuchni. Także, drodzy Państwo, to jest najstarszy funkcjonujący budynek gastronomiczny na zachodnim Mazowszu. To jest jedna z funkcji. Tutaj był magazyn wyrobów, tutaj była świetlica fabryki ołówków. Na dole, gdzie mamy restaurację ucierania treści, były młyny żarnowe, w których ucierało się grafit. Tam zdjęcie jest, widać, jak się Państwo obejrzycie. I to jest zdjęcie autentycznie zrobione w tamtych salach przy młynach żarnowych. Zachowane są oryginalne podłogi i zachowana jest nazwa. Ja tylko szybko powiem, ucieranie treści. Wielu ludzi zastanawia się, co to jest. Słuchajcie, to jest slang pracowniczy, znaczy to jest język pracowników fabryki ołówków, notabene cały czas funkcjonujący. I ucierali treść ołówków. To było, nie mówili, ucieram grafik na ołówek jakiś, tylko co robisz, ucieram treść na kredkę, ucieram treść na ołówek. Słuchajcie, jak usłyszałem to, musiało się to miejsce nazywać ucieranie treści. Bardzo fajne, bardzo wieloznaczne i mające ze sobą kawałek historii. Nie jest to moment na opowiadanie historii. Ja się strasznie cieszę, że Państwo tu jesteście i cieszę się, że będziecie mogli znajomym powiedzieć, że jest to jedyny tak naprawdę fabryczny, przemysłowy budynek w Pruszkowie, który ocalał w tym kształcie, który jest dostępny dla ludzi. Także ja dziękuję serdecznie, że Państwo przyszliście, dziękuję Pani Dyrektor i oczywiście zapraszam wszystkich do restauracji. Cześć! Właśnie, że mamy specjalne kuchni polskiej lat 20. Także są dania, które już gdzieś są zapomniane, albo młodzi ludzie nawet nie wiedzą, że takie rzeczy można jeść, jak płuca, ozorki i tak dalej. Także zapraszam, bo to jest specjalność naszej restauracji. I pstrąga też mamy dobrego, tak. No też mamy dobre. Dobre serce też mamy dobre. Dziękuję serdecznie i miłego wieczoru życia. Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję Panie Arturze i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj spotykamy się, by rozmawiać o pruszkowskim przemyśle. I by teraz już nie przedłużać, zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy pana doktora, doktor Mirosław Wałżyński. Rozmawiać będzie z nim pan Maciej Benisz, a myślę, że głównym przedmiotem rozmów będzie również to, dlaczego możemy mówić o przemyśle pruszkowskim jako o pewnym sposobie dochodzenia do niepodległości. Dzień dobry Państwu. Tutaj już mnie Pani Dyrektor przedstawiła. Nazywam się Maciej Benisz i może jeszcze dodam parę słów, to znaczy
nasze wydarzenie, czyli Pruszkowski Tydzień z Niepodległą, powstał w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Kultury. To jest taki wieloletni program Niepodległa, który przygotowuje do przyszłorocznych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. I chciałbym się Państwu podzielić z Państwem taką refleksją, że przygotowywanie tego materiału do tego wydarzenia i wszystkich wydarzeń, które już się odbyły, jeszcze się odbędą, było bardzo wdzięcznym tematem. To znaczy te inicjatywy i wątki niepodległościowe w historii Pruszkowa bardzo ściśle się wiążą w ogóle z rozwojem miasta. Tutaj, kiedy ustaliliśmy scenariusz, pan doktor słusznie zwrócił mi uwagę, że oczywiście Pruszków uzyskał prawa miejskie dopiero w 1916 roku, więc nie można mówić o tym, że o rozwoju miasta. To była najpierw wieś, później osada fabryczna, ale ten okres, który nas interesował, czyli powiedzmy od połowy lat 90. XIX wieku do 1918 roku, to był być może najbardziej intensywny taki i burzliwy moment rozwoju dla przyszłego miasta Pruszkowa. Dzisiaj będziemy mówili o Przemyśle, ale żeby mówić o Przemyśle, musimy się troszeczkę cofnąć. To znaczy, może zaczniemy od 14 czerwca 1845 roku. Wtedy w Pruszkowie otworzono pierwszą linię, pierwszy tor drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Na drugi tor jeszcze ponad 20 lat Pruszków musiał czekać. I wówczas, kiedy otworzono ten pierwszy tor drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, trudno nawet mówić o takim jednym bycie jak wieś Pruszków. Znaczy, to, co dzisiaj jest Pruszkowem, to de facto było dwoma bardzo małymi wsiami. Właściwie trzema, tutaj mi podpowiada pan doktor, to znaczy to był Pruszków, gdzie mieszkało kilkaset dosłownie osób, był folwark. Był druga wieś, czyli Żbików, który był, można powiedzieć, troszeczkę w innym miejscu, znaczy był bardziej skoncentrowany wokół kościoła, bodaj, jeśli pamiętam, świętego Andrzeja wówczas. I jeszcze tutaj słuszna podpowiedź, jeszcze wieś Tworn, także to nie był żaden taki organizm, powiedzmy, który zapowiadał to, co się stało później, to znaczy w 1918 roku mamy tutaj miasto przemysłowe, które liczy ponad 12 tysięcy mieszkańców, jeśli pamiętam, było to ponad 12 tysięcy mieszkańców, to były szacunki bodajże z 1916 roku. Także chciałbym, moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło, jak to się stało w ogóle, znaczy jakie czynniki wpłynęły na to, że od połowy XIX wieku do momentu odzyskania niepodległości Pruszków przyszedł takie przeobrażenie. Jasne. To jest bardzo ciekawy okres w historii nie tylko Polski, ale Europy, ponieważ mamy do czynienia z rewolucją przemysłową. Rewolucja przemysłowa faktycznie zaczęła się, proszę Państwa, w drugiej połowie XVIII wieku i wszystkie wynalazki, które wówczas zaczęły być wprowadzane w życie. Tu chodzi mi głównie o maszyny parowe i wykorzystanie węgla, również wody, jako siły napędowej dla siły. Zastępowanie pracy ludzkiej siłą maszyn. I tutaj właśnie zaczyna się postęp uprzemysłowienia, z tym, że trzeba mieć na uwadze to, że ten postęp uprzemysłowienia w tej części Europy, mówimy o Rosji i dalszych częściach, to jest opóźnienie kilkudziesięciu lat. Jeżeli mamy do czynienia z uprzemysłowieniem w Anglii zaczynającym się od końca XVIII wieku i trwającym przez cały XIX wiek, to mamy takie opóźnienie kilkudziesięcioletnie i tu się pojawia taka pierwszy kocioł na szynach, opalany najpierw drewnem, później węgiel kamienny, to się nazywa lokomotywa i pojawia się taki wynalazek jak przerzucenie całego transportu na mechaniczne urządzenie napędzane przez węgiel drzewny przy pomocy wody i przenoszenie dużych ilości towarów i ludzi z jednego miejsca na drugi. I to jest otwarcie drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej pierwszego odcinka w 1845 roku, a później w ciągu 3 lat dociągnięcie tego odcinka do granicy z Austrią, wczepienie się, dosłownie wczepienie się w zachodnie rynki zbytu, czyli
jest droga w stronę plus, jest droga w stronę rynku austriackiego i to jakby umożliwiło w późniejszych kilkudziesięciu latach rozwój Warszawy, a z rozwojem Warszawy jest związany rozwój miejscowości około warszawskich, chciałem powiedzieć podstołecznych, jeszcze wtedy Warszawa nie utraciła swoją stołeczność. Chodzi o okolice podwarszawskie. Tak więc rewolucja przemysłowa, najnowsze wynalazki techniczne, wprowadzenie ich w życie, początek industrializacji i urbanizacji Warszawy i okolic. Tak, tutaj dla Państwa przygotowałem takie zdjęcie, bo ten rozwój przemysłu w Pruszkowie rozpoczął się tak naprawdę w latach 80. właściwie XIX wieku i do tego momentu, od momentu otwarcia drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, Pruszków był raczej traktowany jako, można powiedzieć, no trudno powiedzieć, miejscowość lotniskowa, ale miejsce, gdzie przyjeżdżało się na wile natury. Ta fotografia pochodzi z lat 80. właśnie XIX wieku i myślę, że dobrze obrazuje, jak wyglądała tutaj najbliższe okolice stacji. Ale wiemy też, że były jeszcze inne przyczyny, prawda? Nasza kwestia urbanizacji Warszawy i budowanie fortyfikacji Warszawy. Kiedy się zaczęło trochę później, bo to trzeba jakby mieć na uwadze to, że to się rozwijało jakby w takich skokach modernizacyjno-innowacyjnych. Pierwsza rzecz to jest jakby otwarcie drogi warszawsko-wiedeńskiej. Później mamy okres związany z powstaniem styczniowym, uwłaszczeniem i nadawaniem lokalnym wsiom praw samorządowych, takich pierwszych praw samorządowych, czyli uwłaszczenie chłopów i stworzenie samorządu terytorialnego na wsi, co uruchomiło proces późniejszego sprzedawania terenów pofolwarcznianych. I tu pojawia się w latach 70. XIX wieku geopolityka, mianowicie różnego rodzaju są zawierane sojusze pomiędzy Austrią, Prusami i Rosja, obawiając się tego rodzaju zagrożenia, sztabowcy, bo to trzeba mieć zawsze na uwadze ówczesnych oficerów sztabu generalnego armii, stwierdzają, no cóż, Wisła, piękna rzeka, znakomita linia obronna przed inwazją na tereny wewnątrz imperium, znakomicie nadaje się do tego, żeby ją fortyfikować. I pada taki pomysł w umysłach sztabowców rosyjskich, a wybudujemy sobie fort umocnienia i na Wiśle zatrzymamy nawałę, żeby powiedzieć, polsko-austro-węgierską i nie wpuścimy ich w głąb imperium. Ówczesne Królestwo Polskie jest szykowane na teren dużego pola bitwy, gdzie ma być przygotowana bitwa obronna przed atakiem, w cudzysłowie, Hunów. No i powstają określone fortyfikacje. Takimi fortyfikacjami są zarówno na terenie Warszawy twierdza warszawska, jak i Riepość twierdza Kołowa, gdzie powstaje blisko 30 fortów w dwóch liniach obronnych, ale na północ mamy oczywiście forty twierdzy Modlin, a na południe mamy fortyfikacje i umocnienia Dęblina. I tu powstaje taki pierścień obronny armii carskiej, rozwijany przez 30 lat do 1909 roku, od 1883 roku, co stanowi bardzo dużą inwestycję publiczną, gdzie z pieniędzy podatnika carskiego są pompowane olbrzymie pieniądze, no właśnie w umocnienia typu forty, umocnienia naziemne, tu są olbrzymie zapotrzebowania na cegłę. Tu się pojawiają pierwsze zaczątki takiego przemysłu, w cudzysłowie, bo to na nie jest cegielnie. Cegielnie są potrzebne do tego, żeby nie tylko wznosić miasta, ale potrzebne są po to, żeby budować forty, fortyfikacje, olbrzymie zapotrzebowanie na cegły. I tu mamy tutaj też w okolicy Pruszkowa cegielnie dawno Potulickiego, cegielnie jest we Włochach pod Warszawą, cegielnie na Żmikowie, to olbrzymie zamówienia. Wojsko płaci, kupujemy na pniu. To stanowi bardzo istotny element rozwoju Warszawy. I tu kolejna taka rzecz, która się przyczyniła później na rozwój miejscowości podwarszawskich. Z wojskowymi jest prosta sprawa, ciąga cyrkiel, wbija w mapę, robi koło, aha, i tu wolno lub nie wolno czegoś stawiać lub też nie. Czyli ścisłe wymogi
tego, co wolno robić, tak na terenie twierdzy Warszawa w określonych rejonach 4, 8, 16 km. Po to, żeby wróg nam nie zrobił jakiegoś tam nieprzyjemnego zdarzenia, przed pola Warszawy muszą być jakby czyste i nie powinny na terenach podwarszawskich być budowane jakiekolwiek stałe umocnienia, czy domy, czy jakieś inne budynki, które może nieprzyjaciel wykorzystać do tego, żeby zbliżyć się do tych fortyfikacji i nas z zaskoczenia podejść. Tu właśnie jak generalicja rosyjska sobie stwierdziła, że wbiła cerkiel w środku ówczesnej Warszawy, który by przypadał na placu Małachowskiego, to jest dzisiejszy rejon kościoła ewangelicko-pruskiego, zatyczyli cyrklem 16 km, no i narzucili określony reżim prawa budowlanego. A Pruszków akurat tak się zdarzyło, że znalazł się na peryferiach tego trzeciego obwodu generalicji rosyjskiej. Stąd nie były tutaj takie restrykcje wymagane odnośnie prawa budowlanego, stawiania jakichś budynków fabrycznych, wznoszenia kominów. I to spowodowało, że jak jeszcze generalicja stwierdziła, że dobrze by było wykorzystać do transportu wojska kolej, różnego rodzaju inwestycje były budowane, to wojskowi przyczynili się do wybudowania połączenia kolejowego na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Zresztą to pod tam było postawione, żeby było pod osłoną ognia Cytadeli Warszawskiej. I wybudowano most kolejowy w 1875 roku, linia obwodowa, też służąca jako część planu strategii obronnej, a z drugiej strony przez tą linię obwodową transportowano inne towary, nie same tylko wojskowe. Stąd proces dużego wydatkowania pieniędzy na inwestycje publiczne, określone ścisłe przepisy restrykcyjne wojskowe, wprowadzenie Warszawy na mapy strategii wojskowej armii carskiej spowodowały możliwość rozwoju Pruszkowa, która się zaczyna właśnie lat 80-19 wieku. Tak, czyli te decyzje właśnie carskie, nie wiem czy Państwo pamiętają, w Lalce jest taka scena, kiedy Wokulski jedzie pociągiem, właściwie koleją warszawsko-wiedeńską, pada właśnie nazwa stacji w Pruszkowie, czyli od lat 80. Można powiedzieć, że ten teren staje się bardzo, bardzo atrakcyjny dla takich osób, powiedzmy, takich postaci jak Wokulski i zaczynają tutaj przybywać fabrykanci. Może powiedzmy w takim razie troszeczkę o tych, nie będziemy mieli czasu, bo mówić wszystkie te fabryki wczesnego pruszkowskiego przemysłu, ale może o kilku wspomnimy tutaj na początek, może o fabryce Rybnickiego i Kucińskiego, bo akurat mam tak taką reklamę właśnie. I tak, i tu znowuż pojawia się taka jedna z najbardziej nowoczesnych zakładów, ufundowana, to jest akurat możemy nazwać takiego na Greenfieldzie, czyli na Zielonym Polu. Wykupione są dawne pozostałości po folwarku Pruszków i tu ktoś postanawia, dwaj inżynierowie, Buczyński i Rybnicki, tworzą spółkę i tworzą pierwszą taką fabrykę, która miała się początkowo zajmować produkcją parowozów, no ale niestety nie udało się ściągnąć specjalistów, którzy by chcieli osiedlić się w Pruszkowie, bo tutaj no, pola, jeszcze więcej. Nikomu się nie chciało przyjeżdżać do Pruszkowa, no z tego właśnie tytułu, że to były dawne tereny powolwaczne, jeszcze tutaj drugą taką rzecz trzeba dodać, przez słynnych kilkadziesiąt lat jeszcze w Pruszkowie utrata miała to do siebie, że zalewała jeszcze przez ładnych kilkadziesiąt lat wstecz tereny około mil leżące, tereny malaryczne, nie dość nieładne letnisko powstało w Grodzisku, to tereny podmokłe, ale nadające się na prace jakby uprzemysłowienia i urbanizacyjne, a tu właśnie pojawiają się taka inicjatywa, żeby najpierw budować taką fabrykę parowozów, to nie jest możliwe, bo nie ma odpowiednich fachowców, którzy chcieliby tutaj mieszkać, no to zaczynają kombinować przedsiębiorcy z innego rodzaju produktami i zaczynają produkcję różnego rodzaju urządzeń, nie tylko urządzeń,
także pocisków na zapotrzebowanie armii carskiej, zdobywają kontrakty. Prawdopodobnie większość tego towaru, który produkowali dla wojska, czyli skorupy pocisków artyleryjskich, służyły na zaopatrzenie tych ich jednostek wojskowych, które ówcześnie należało do warszawskiego okręgu wojskowego, carskiego, warszawskiego okręgu wojskowego, które opłacało się wozić gdzieś tam z Moskwy czy z Sankt Petersburga takiej ilości żelastwa, no to oni wykorzystali koniunkturę i postanowili tutaj też zarobić na dostawach dla wojska. Tak więc to jest taki początek, pierwsza taka fabryka, bardzo nowoczesna, ona była jedna z niewielu fabryk, w której zainstalowano po to, żeby podołać obciążeniom zamówienia, zostały po raz pierwszy w tej fabryce jako jednej z pierwszych w Warszawie i okolicy podwarszawskich oświetlenie żarówki zostały zamontowane w tej fabryce, żeby pracować na 2 czy 3 zmiany i wykorzystać właśnie cały dzień do produkcji różnego rodzaju towarów. Może dodajmy jeszcze, gdzie ta fabryka się znajdowała? Tam, gdzie się znajdowali mechanicy, bo to jest po Danii. Dokładnie w tym terenie, zresztą w tym roku akurat, ponieważ wszystkie te pozostałości po dawnej fabryce mechaników zostały już wykopane, na tym miejscu zostały wylane nowe fundamenty, to zostało wykopane w kwietniu tego roku akt erekcyjny tworzący fabrykę Kuczyńskiego i Rudnickiego, gdzie zostały odkryte tam to, co wpuszczono w ziemię bodajże w 1884 roku, jakąś gazetę, jakąś wizytówkę właściciele do takiej kapsuły wrzucili. To łyżka koparki wykopała i wykopaliśmy fundamenty przemysłu pruszkowskiego w tym roku. I na to miejsce powstaje zupełnie inna, jest przeznaczenie, centrum handlowe i mieszkalne na tym miejscu będzie. Kolejną taką fabryką, niestety kolejną fabryką jest fabryka tejże Szwarda, zbudowana w 1680 roku, do której niestety bardzo mało się zachowało ikonografii. Niestety nie mamy żadnych praktycznie zdjęć pokazujących fabrykę w tym czasie. Ale to może powiedz, bo to jest zakład, który jest kawał historii polskiego przemysłu. Tak, on został przeniesiony tutaj z zaboru pruskiego na teren podwarszawski. Z tego prostego powodu, że po pierwsze to były niższe podatki pod konia, od wozu. Po drugie, łatwość dostępu do rynku rosyjskiego. Otwarcie linii obwodowej umożliwiło olbrzymi transport wszelkich towarów i wpięcie się w rosyjskie linie kolejowe w głąb imperium, czyli w stronę Petersburga, w stronę Moskwy i dalej na wschód. I tutaj, jak Rosjanie w 1850 roku przenieśli barierę celną z granic swojego imperium na teren Królestwa Polskiego, to mówiąc krótko, żeby ominąć barierę celną, przedsiębiorca przeniósł z zaboru pruskiego na teren pod warszawski swoją fabrykę, by uruchomić produkcję i sprzedawać tereny i towary na obrębie no właśnie Rosji. Stąd tu się pojawiło przeniesienie tej fabryki, później wybudowanie jej, następnie wybudowanie murowańców w 1883, ponieważ rynek rosyjski dzięki temu, że został on wpięty w cały krwiobieg państwa rosyjskiego, okolice podwarszawskie były atrakcyjnym terenem inwestycyjno-produkcyjnym, gdzie właśnie zaczęli pojawiać się różni przedsiębiorcy, nie mogąc lokować swoich przedsiębiorstw na terenie Warszawy, ponieważ ścisłe przepisy prawa budowlanego niewielki obszar Warszawy uniemożliwiały to właśnie działanie, a z drugiej strony były też niższe podatki, była gmina wiejska, mniejsze podatki od konia, więcej można było kupić ziemi, stąd, kolejna przecież taka rzecz, dowiezienie węgla z Zagłębia, tutaj mamy do czynienia przecież z transportem normalno-torowym, Rosjanie używali w swoich wewnętrznych liniach szerszego rozstawu szyn, co powodowało, że naturalnie te czynniki sprzyjały inwestowaniu na terenie Pruszkowa, bo trzeba było zrobić węgiel z okolic Sosnowca, a później łatwiej było z okolic podwarszawskich czy Warszawy przewieźć ten towar, który produkował fabryki,
prowadzili do rynek w Azji albo w części Europy z Rosji. Tak, fabryka tej Szwedla była jednym z największych pracodawców na terenie Pruszkowa do wybuchu I wojny światowej. Zachował się chłopca tej Szwedla. Oczywiście tutaj bardzo dużo powiedzieliśmy o chłopcu tej Szwedla, ale zapomnieliśmy wspomnieć, co produkowała. To była oczywiście fabryka fajansu, która później po II wojnie światowej została znacjonalizowana i przekształcona w pruszkowski porcelan oczywiście. Tak, ale to ona przecież cały czas robiła. Faktycznie zapomnieliśmy, bo większość prawdopodobnie z nas jest związana z Pruszkowem. Nie trzeba mówić, co robił Fajans, bo Fajans robił Fajans. Więc, no tak, zapomnieliśmy o tym, że mieszkamy w Pruszkowie i dla nas pewne rzeczy są jakby oczywiste, co tam było robione. Praktycznie naprzeciwko pałacu tej Szwedla była też fabryka Sommerengera, fabryka ultramarynu, która później się przeniosła na ulicę Prusa 19, ale wówczas właśnie funkcjonowała tuż koło fabryki fajansu. Tak, ale to jest dopiero początek XX wieku, oni tutaj się dopiero zaczepili. Ten sam powód. Niskie ceny gruntu, łatwość dostarczenia węgla i łatwość wywiezienia towaru na chłodny rynek rosyjski, w związku z tym ten sam schemat rozwojowy, co jakby innych zakładów, które się rozwijały w okolicach warszawskich. Późniejszy warszawski okręg uczniów. Tak, na terenie Pruszkowa w tym bardzo wczesnym okresie funkcjonowały jeszcze między innymi wytwórnia farb na łaka, którą na przykład pan Kaleta uznaje za pierwszą pruszkowską fabrykę. Fabryka esencji octowych Lublinera i Fordońskiego, fabryka igieł Bartholmego i Piernika. I teraz, ale mam bardzo mało informacji na temat tych fabryk. To są bardzo małe fabryczki, tam można by kilkunastu pracowników. To fabryka, to jest bardzo mocno powiedziane. Mogły nawet te fabryki nie mieć własnej maszyny parowej, tak więc z tą fabrycznością tych fabryk to tak trzeba bym powiedział ostrożnie, bo jak mówimy o fabryce, to chociażby fabryka UFO, to jest fabryka Rudnickiego-Buczyńskiego, bo to jest jakaś produkcja. Cegielnia oczywiście też bardzo duża załoga plus zatrudnianie ludzi, a takie te fabryczki na pokój. Kilkunastu pracowników, to one dopiero się rozwijały, dopiero rozwijały skrzydła. Dlatego teraz przejdziemy do fabryki, która bez wątpienia tą taką maszynę parową miała. Znaczy przejdziemy teraz właśnie do historii fabryki ołówków Stanisława Majewskiego. W którym roku przeniosła się do Pruszkowa? W 1994 założona, w 1889 założona, w 1994 w Pruszkowie. I też ten sam schemat. Przedsiębiorca dusił się, bo nie mógł w Warszawie już wyrobić się z zamówieniami. Szukał dobrego, taniego gruntu z dużą powierzchnią, łatwym dowozem i łatwym wywozem. Czy tu chodziło mu o dostarczenie węgla i innych towarów drogą kolejową i wywiezienie tego towaru na chłonne rynki gdziekolwiek indziej. I tu lokalizacja została wybrana, dawna fabryka, która nie była czynna, została przez niego, przez trzech wspólników, bo to jest założone przez trzech, fabryka ołówków Stanisława Majewskiego, Józef Zaborski, tam był jeszcze trzeci wspólnik, handlowiec Starzyński, tutaj się tak jak się kojarzy. Tak, Starzyński, tutaj widzę Państwo, to jest ujęcie, niestety mamy problemy jakieś z lampą w użytkowniku, ale to jest ujęcie zrobione od strony, można powiedzieć, Gąsina. I tam w tle widać wieżę fabryki ołówków. Zaraz zrobimy. Panie Maćku, a tutaj jeszcze jest jeden drobny szczegół, ale bardzo interesujący. Chciałabym, żeby pan Artur tam też jeszcze. Ja nie wiem, gdzie jest. Zdjęcie jest w małej rozdzielczości, ale ktoś mi powiedział, nie pamięta. Tutaj, słuchajcie, na ulicy Ołówkowej, proszę, słabe jest zdjęcie, widać na tramwaju, który jeździł ulicą. Tak, on wyjeżdżał ze Stalowej, jechał przez ulicę Starowiejską, czyli dzisiejszą Kościuszki, później skręcał ulicę Helenowską, dzisiejszą Prusa i jechał do Komory. Tak,
skrócie. Chodzi widać dach tego, też tego. A to są, a te drewniane wieże, to są wieże chłodnicze, które były na terenie fabryki. Wydaje mi się w ogóle, że pokażemy Państwu zdjęcie. Później w prezentacji będzie, kiedy będziemy mówić o Radzie Miejscowej Opiekuńczej i tam tak się składa, jest w tle, są, tak chyba Pan właśnie Mirosław słusznie opisał, tam właśnie widać dachy tramwajowych. Tak, ja zresztą tutaj trasę tego tramwaju podałem w swojej książce na stronie 35, to było 4 km trasy tramwaju górnego. W dni robocze transportowano z lasu drewno do stacji kolejowej, a w soboty, niedzielę były przygotowane takie drewniane wagony dla obsługi letników, bo właściciele Komorowa chcieli uatrakcyjnić sprzedaż działek, a problem jak zwykle jest z dowiezieniem chętnych, żeby zobaczyli te działki. Stąd powstała w 1911 roku linia tramwaju konnego, ona istniała przez 3 lata do 1913 roku, potem właściciele się nie byli w stanie dopowiedzieć, jak rozliczać zyski i koszty, i tuż przed pierwszą wojną światową inicjatywa jakby przestała funkcjonować, wybuchła wojna, sprawa po prostu upadła definitywnie. Tak więc przez 3 lata faktycznie ten tramwaj jeździł sobie wzdłuż ulicy Starogiejskiej, potem ulicą Helenowską albo Prusa, Kraszewskiego, do Lipowej i tak sobie do Komorowa dojeżdżał 4 km, włożono albo drewno, albo ludzi. Oczywiście to jeszcze jest jeden taki wątek, to znaczy tutaj mówimy o tramwaju, ale też oczywiście pruszkowskie fabryki także były skomunikowane z linią drogi warszawsko-wiedeńskiej, to znaczy były bocznice kolejowe, taka bocznica dochodziła właśnie tutaj na teren fabryki ołówków, dochodziła nawet do okolicy Niemieckiej. W okolicy Klipowej, a z kolei na Żbikowie była taka linia, która szła mostową do fabryki pilników Hozeby. Ale wróćmy do fabryki Majewskiego. Fabryka Majewskiego bardzo dobrze sobie radziła do wybuchu I wojny światowej, prawda? Znaczy to różnie bywa, tak jak konjunktura gospodarcza do 1903-1904 roku, jak była zła konjunktura, to generalnie czy w 1905 roku. To tak średnio było, ale jak się koniunktura gospodarcza z powrotem przywróciła do normalnego stanu, to oczywiście ta firma odzyskała napęd i zaczęła więcej zarabiać pieniędzy, ale 1903-1904 zła koniunktura gospodarcza też się odbiła na losach. Zresztą nie tylko fabryki Majewskiego, całego warszawskiego okręgu przemysłowego, stąd późniejsza. Późniejszy wybuch rewolucji 1905 roku, to jest jakby na złą koniunkturę gospodarczą, w przemyśle, zwalnianie robotników i tak dalej. Tak? Ale znowu Panie Maciu, bo już mamy mały trend. Pan, a to chcę pokazać na tym. Gdzie jesteśmy? Tak. Chciałem nawet poprosić o to właśnie. Słuchajcie, drodzy Państwo, to jest taki prospekt reklamowy, tak? To nie istniało, ale ponieważ ten budynek postawił Majewski, bo budynki pozostałe przejął jeden od fabryki igieł i jeden od odlewni żeliwa, która tutaj była. Słuchajcie, ale ten budynek on postawił. To jest jedyny budynek, jeżeli zwrócić uwagę na zewnątrz, zbudowany z cegły klinkierowej. Czyli to był taki drogi, to miał być budynek na pokaz, bo to było jego biuro. Niestety w miejscu, gdzie są w tej chwili toalety piętrowe, jeżeli tam było biuro Majewskiego, no, mam nadzieję, że on mi wybaczy, ale słuchajcie, są zdjęcia, widać te biuro, okna i tak dalej. Słuchajcie, to jest ten budynek. Przy czym on jest dużo krótszy i budynek był stawiany, jak jeszcze nie miał tej działki. Bo tutaj działka kończyła się Majewskiego na tej ścianie i zaczynała się taka osada, nazywała się Ksaweru. Było kilka domów, które razem były, ale on jeszcze tego nie kupił. Dlatego, jeżeli się przyjrzycie, dotąd, gdzie są te kominy, to jest ten. Wyjdziecie na zewnątrz, zobaczycie dokładnie to widać. Tu są schody, którymi część z Was chodziła. Tutaj są generalnie wszystko, w tych oknach było biuro Majewskiego. Także to jest ten projekt. Są schody, te rondo było, są zdjęcia. Ja mam zdjęcia,
gdzie te rondo było i co jest najważniejsze, słuchajcie, na tym rondzie, które powstało tutaj, troszkę bliżej budynku, on posadził dęba, gdzie ja mam zdjęcie z lat 20, jak on ma tak z 5 metrów. Cały czas ten dąb jeszcze jest. Prawdopodobnie źródła grafitowe zrobić, żeby tego nie było dębu. W każdym razie jest to dom, który Majewski posadził, zakładając, budując ten budynek. Także zainspirowany jakby tym kawałkiem miejsca. Zresztą jego żona miała takie jakby straszne wsparcie na fajne rośliny i sprowadzała z różnych miejsc. Powstawały tutaj naprawdę świetne drzewa, świetne klon, jakieś takie miejsca zieleni. I tyle, dobra? A warto, to jeśli Państwo by chcieli dowiedzieć się więcej o Kwartyce Łupków, też bardzo polecam pięknie wydaną, naprawdę publikację wydaną przez Księżycę Puszkowską, Historia Fabryki Łupków właśnie. W tej publikacji również znajduje się to zdjęcie, ono zostało bardzo skutecznie, świetnie wyciągnięte przez grafików. To nie jest tylko kwestia rozdzielczości, ale po prostu grafik bardzo dobrze popracował i wszystko dokładnie tutaj na reprodukcji widać. Przejdziemy teraz właśnie w pewnym stopniu z tych wątków niepodległościowych, to znaczy wraz z przybywaniem do Puszkowa fabryk, oczywiście przybywali też przemysłowcy, przybywali inżynierowie, czyli można powiedzieć taka inteligencja techniczna i robotnicy. Majstrzy oczywiście. I to byli ludzie, z których później rekrutowała się taka, można powiedzieć, ekipa puszkowska, która wysuwała takie właśnie inicjatywy niepodległościowe. Teraz chciałbym, żebyśmy może porozmawiali chwilę o dwóch postaciach związanych właśnie z historią fabryki Łupków, to znaczy o założycielach, o Stanisławie Majewskim i Józefie Zabowskim. Może zacznijmy od Stanisława Majewskiego. Był oprócz tego, że Stanisław Majewski był inżynierem, przemysłowcem, zdecydowanie był też społecznikiem, to znaczy bardzo intensywnie działał na rzecz rozwoju jeszcze wówczas wsi, a później osady Puszkowa. Tak, tu mamy do czynienia z taką ciekawą, z kilkoma ciekawymi, bo nie tylko Majewski, ale za chwilę też będziemy mówić o jego bliskim przyjacielu, z grupą różnego rodzaju ciekawych inicjatyw związanych z, no można powiedzieć, z myśleniem o własnych przedsiębiorczości, tworzeniu własnych zakładów. Te zakłady są jakby własne, czyli polskimi zakładami i powstanie właśnie fabryki ołówków założonej przez trzech Polaków. I na czele tej inicjatywy stoi właśnie inżynier Majewski. On jest związany, można powiedzieć, z nurtem narodowo-patriotycznym. To jeszcze trudno mówić o formacjach narodowych, one dopiero się pojawią, dopiero po 1905 roku, ale to właśnie z tego rodzaju opcją jest on wiązany. Jego różnego rodzaju pomysły, nie tylko jego, bo to tu się wytworzył taki pewien klimat organizacyjny, bo tu też ważna jest przecież postać Antoniego Brudnickiego, który no razem to są takie pewne współdziałające ze sobą postacie zainteresowane, żeby po prostu ten, na którym oni działają, pracują, rozwijał się. Tak więc nie tylko inicjatywa Majewskiego, ale również inicjatywa Antoniego Podulickiego związana z uruchomieniem pierwszej tam szkoły elementarnej. Potem ta szkoła elementarna w 1905 roku dostaje budynek własny przy ulicy Starowiejskiej, sfinansowany dużą częścią właśnie przez Majewskiego. A cegły dał Podulicki z jego cegielni, to przecież zostały budowane te duża część budynków w tych okolicach była właśnie też budowana z cegielni Podulickiego. Tak, zresztą jak Państwo wyjdą tutaj przed wycieraniem, teraz nie trzeba, ale jak Państwo zobaczą, tutaj są niektóre cegły są sygnowane. Jeśli jest sygnatura Pruszków, to znaczy, że właśnie pochodziło ona z cegielni Podulickiego, w przeciwieństwie do tych, które na niektórych budowach Pruszkowskich mają sygnaturę Żbików, to znaczy, że pochodziło z cegielni Hozerów. No właśnie tak, bo to jest
tego rodzaju sprawa, później zaangażowanie się inżyniera Majewskiego, tylko że o którym okresie mówimy, do 1905-1914, wyjechanie jego wraz z ewakuacją fabryki w 1915 roku, powrót do kraju, później uczestnictwo w życiu politycznym jako przedstawiciel Stronnictwa Narodowego, wchodzi do Sejmu Ustawodawczego. No to trudno, można o tej postaci mówić bardzo długo i jego jakby inicjatywy są faktycznie mocno odciśnięte. Przecież on był też pomysłodawcą najpierw wybudowania kościoła filialnego, później kościół filialny stał się siedzibą kościoła parafialnego. To także to są jego pomysły razem z Antonią Podolską, czyli stworzenie pierwszej oddzielnej parafii, także to możemy ją przypisać. Tak, jeszcze z Podolskim rzeczy. Tak, tak. To jeszcze dodam, że taką wspólną też inicjatywą z panem Podolskim, oprócz otwarcia właśnie pierwszej szkoły, która później się przeniosła na ulicę Starowiejską, czyli dzisiejszą Kościuszki, i no, od lat 50. Działa tam liceum imienia Tadeusza Kościuszki. I obok na przykład takich inicjatyw jak sponsorowanie budowy kościoła świętego Kazimierza, jeszcze warto dodać o tym, że Stanisław Majewski także włączył się w organizację pierwszej Pruszkowskiej Biblioteki. To była czytelnia hrabiego Potulickiego dla pracowników jego cegielni i folwarku, a nazwa, znaczy ta nazwa sugeruje, że była taka prywatna biblioteka, ale był to raczej taki wybieg przed władzami carskimi, które nie zezwoliły po prostu na otwarcie biblioteki publicznej. Także de facto była to pierwsza publiczna biblioteka, która funkcjonowała najprawdopodobniej w domu przy ulicy wówczas Szerokiej, dzisiaj w okolicach Kraszewskiego 16, ale właśnie próbowaliśmy do naszego specjalnika zlokalizować, oczywiście nie ma żadnej ikonografii. Nie ma. Czy... Znane. Tak, właśnie zastanawialiśmy się po prostu, czy jak wyglądało to miejsce, ten dom, bo w tym domu oprócz czytelni znajdowała się siedziba Maria Twinka, to był taki przynajmniej przez jakiś okres taka bardzo pionierska szkoła dla ochroniarek założona przez Marię Wyrycho, Radziwiłłow, że tam znajdowała się siedziba Sokoła, także takie miejsce jest nie Sokoła, nie, to gdzie indziej musiała być siedziba. Nie, tam jest informacja o tym, że oczywiście Sokoł ćwiczył w plenerze, jak się mówi, ale jest informacja, że w tym domu przy ulicy Szerokiej, oprócz tego, że hrabia Podolicki oddał do dyspozycji swój kor, to także tam została urządzona sala ćwiczeń na zimę. Znaleźliśmy taką informację. Kłopot jest taki, że Sokół został zalegalizowany i szybko rozwiązany, więc Sokół przez 3 miesiące mógł istnieć między czerwcem a wrześniem 1930 roku, a później dopiero, może być koło Gryfy Polanka albo coś takiego innego podobnego, bo formalnie Sokół został zdelegalizowany we wrześniu 1930 roku i oficjalnie nie mógł istnieć. Mogło istnieć coś, co się później przemontowało w koło Gryfy Polanka, a później... Najpierw Gryf Polanka. Towarzystwo wiesz, Gryf Polanka. Gryf Polanka. Tak więc Sokół jako Sokół nie dotrwał do zimy 1906 roku. Władze carskie to zdelegalizowały. Tak. Wspólnikiem Stanisława Majewskiego był Józef Zaworski, także chyba przyjaciel, jego przyjaciel, także bardzo zasłużył się z jego siostrą. Tak, dlatego te zdjęcia, które Państwo oglądają, pochodzą ze zbiorów wnuka pana Zaborskiego, pana Zdzisława Zaborskiego. Pan Zaborski był zanim, czy może w trakcie, również pracował na kolei, prawda? To znaczy on nie zrezygnował nigdy z pracy w kolei, wszedł do zarządu fabryki ołówków, natomiast cały czas pozostał pracownikiem drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej i jakby uczestniczył w pracach fabryki, ale pozostał i żył na terenie Warszawy i tu się pojawiają różne jego pomysły związane z oświatą, z grupą, która była związana z drogą żelazną warszawsko-wiedeńską, ponieważ kolej jest bardzo nowoczesnym na XIX wieku przedsięwzięciem. W
wymagającym dużej sprawności w zarządzaniu, a po drugie wymaga jakby ludzi, którzy potrafią pracować raz w reżimie czasu i umieją czytać. To jest coś, co dzisiaj dla nas jest rzeczą oczywistą, bo każdy umie czytać i pisać. To jest rzecz dla nas oczywista, natomiast 120 lat temu czytanie i pisanie nie było taką powszechną umiejętnością, a co więcej, przy drodze warszawsko-wiedeńskiej no, były wymagane określone procedury, trzeba było się dostosować do reżimu pracy kolei, trzeba było poznać obsługę całego tego systemu. W związku z tym kwestia edukacyjna czy oświatowa, tak generalnie, żeby utrzymać tą firmę, to była kluczowa, bo człowiek, który nie czytał i nie pisał, to tak średnio, nawet drużnik musiał umieć czytać rozkład jazdy. I stąd osoby, które są zatrudnione na kolei, są zazwyczaj, muszą być nie tylko zazwyczaj, ponadprzeciętnie wykształcone w tym okresie i dlatego ci ludzie cenili, można powiedzieć, edukację, wykształcenie, stąd różnego rodzaju pomysły pracy oświatowej dla zarówno pracowników, jak i dla dzieci tych pracowników. A jeszcze a propos pytania, podam, słuchajcie, na dole w Gablotce jest tak materialny założenia fabryki i obiecało postawić niezłowie, jak to pewnie do sobie, bo to jest ręcznie pisane, ja mam fotokopię, miałem oryginał tego od pana Zabolskiego, słuchajcie, i dlatego, że tam wstępnie się da się przeczytać, a później już jest masakra. Znaczy jest po rosyjsku pisany, nie po polsku, ale jest czterostronicowy akt materialny. Jak ktoś mi to przeczytał, ale przeczytałem całym zespołem i cały zespół przychodzi na obiad. Tak, tak. Mamy muzeum historyków, którzy mają po prostu zajęcia takie zapoczytywania tego typu lecznego pisma, także także myślę, że może uda nam się pomóc panu w rozszyfrowaniu. Może jeszcze dodam, zapytam pana, bo pan Zaborski był również twórcą takiego towarzystwa kolejarskiego Jedyność, prawda? Był twórcą, bo pracownicy tworzący zarząd drogi warszawsko-wiedeńskiej stwierdzili, ale to jest dopiero okres w 1906 roku, czyli wtedy, kiedy car przyznał wszystkim obywatelom Rosji prawa obywatelskie, stąd powstały przepisy o wolności stowarzyszenia się. Powstają różnego rodzaju stowarzyszenia na terenie Królestwa Polskiego, m.in. Polska Macierz Szkolna, koło zostało również tutaj, koło zostało prawdopodobnie nawet, można strzelać, ale to jest hipoteza, że nawet w tym budynku odbyło się pierwsze posiedzenie koła Polskiej Macierzy Szkolnej. To było zabudowanie Stanisława Majewskiego w 1906 roku i akurat ta sala by pasowała do tego, ale to jest absolutna hipoteza w związku z tym. Ale jest bardzo prawdopodobne, bo ten budynek pasuje, a ponieważ odbyło się spotkanie w jakimś budynku Stanisława Majewskiego, to ta sala po prostu pasuje do zebrania założycielskiego w 1906 roku Pruszkowskiego działu Szkolnej, czyli to pasuje ten budynek właśnie do tego zebrania. A obok tych powstają takie różne pomysły właśnie dla dzieci, rodzin związanych z drogą żelazną warszawsko-wiedeńską, Stowarzyszenia Jedność, które ma zajmować się kwestiami edukacji pracowników, dzieci pracowników związanych z tą drogą i tutaj też zbieranie środków, później prowadzenie szkoły dzięki tej szkole jedności. To jest coś, co właśnie Józef Zaborski przyczynił się do uruchamiania tych inicjatyw z grupą współpracowników, bo nie sam, ale to jako pracownicy drogi. Tak, to już wspomniałem właśnie, że wraz z tym, jak przybywali przemysłowcy i inżynierowie, oni podejmowali właśnie takie, takie inicjatywy, które no, dla nas teraz nie są w taki sposób oczywisty, niepodległościowy, ale te działania światowe miały oczywiście ogromne znaczenie. To chodziło o budowanie szkół, które będą wykładać w języku polskim, o zakładanie bibliotek, które będą znaczy oferowały wszystkim mieszkańcom miast książki w języku polskim, które były trudno dostępne. Tutaj jeszcze warto dodać, że wspomniałem się o tym, że Stanisław Majewski brał udział
Znaczy, razem z Krawiem Potulickim współzakładał pierwszą praktycznie szkołę w Pszczkowie oraz brał udział właśnie w pracach w polskiej macierzy szkolnej, ale także przy Fabryce Łupów również została utworzona szkoła w 1903 roku. Dla dzieci pracowników fabryki, ale też taką szkołę prowadził Jakub Teichfeld dla swoich dzieci pracowników i po 1905 roku, bo w strajku szkolnym kwestie z powrotem przywracania czy rozwoju szkolnictwa na poziomie elementarnym są taką ważnym elementem rozwoju różnych inicjatyw edukacyjno-oświatowych, z tym, że polska macierz szkolna ze względu na niezbyt się podobała w Nowym, ona została zamknięta w grudniu 1907 roku, ale pewne inicjatywy później przetrwały i polska macierz szkolna jest odtworzona już w okresie okupacji niemieckiej w 1916 roku i też również na terenie Pruszkowa jest zarząd tej polskiej macierzy szkolnej na część powiatu zachodniego warszawskiego, czyli po tej stronie Wisły. Te inicjatywy oświatowe, oprócz Majewskiego, włączali się także inni pruszkowscy przemysłowcy, znaczy na przykład wspomniana biblioteka była w całości finansowana ze składek publicznych. Między innymi sponsorowali ją Zober i Nower z fabryki. Wszyscy generalnie ci, którzy tutaj udzielali się i żyli w tej okolicy, przyczyniali się do utrzymania, z tym, że trzeba przypomnieć, że ona była możliwa do założenia i do jakby uruchomienia dzięki dwóm kobietom, Marii Radziwiłłowiczowej i Jadwidze Dziubińskiej, która wcześniej miała doświadczenie w pracy w Towarzystwie Czytelni Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego i one jakby były takim spiritus mowa z całej inicjatywy w 1903 roku. A później, jak ta inicjatywa zaskoczyła, przyjęła się, to została jakby przyjęta, one dawały jakby swoją pracę i swoją wiedzę, jak prowadzić tego rodzaju czytelnie. Tak, oprócz inicjatyw oświatowych, ja tak pozwoliłem sobie przeskoczyć kilka slajdów. Przepraszam, bo jeszcze do wątku pierwszej wojny światowej wrócimy, ale oprócz takich inicjatyw oświatowych, były także, funkcjonowały w Pruszkowie takie instytucje, dzisiaj byśmy powiedzieli instytucje pożytku publicznego, które de facto były przykrywką dla działań niepodległościowych. Taką na przykład instytucją była założona Towarzystwo Pruszkowskiej Straży Ogniowej zostało założone w 1911 roku, ale straż zaczęła działać w 1912 roku. Jej pierwszym naczelnikiem był Józef Trecek. Może powiedzmy o tej postaci, bo to jest bardzo, bardzo zasłużona dla historii Pruszkowa postać, a niestety chyba najbardziej zapomniana z pruszkowskich przemysłowców. No tak, bo on się przyczynił do bankructwa banku, chociaż on był w Radzie Nadzorczej Pruszkowskiego Banku, którego prezesem był Zenon Rutkowski. Niestety oni poczynili niezbyt trafne inwestycje i oszczędności pruszkowskich ludzi, którzy złożyli w tym banku swoje pieniądze. Niestety przepadły i to Zenon Rutkowski popełnił samobójstwo, a na niego spadła infamia, że był w Radzie Nadzorczej tego banku i to spowodowało, że został jakby wypchnięty z historii, a szkoda, bo to jest też kawał historii polskiego przemysłu. Jego ojciec prowadził wcześniej fabrykę na terenie Warszawy, a tutaj od 1903 roku przejął dawną część fabryki Kuczyńskiego-Rudnickiego i rozpoczął produkcję sprzętu pożarniczo-gaśniczego i nie tylko. I do 1914 roku zajmował się działalnością przemysłową, dopóki nie wybuchła wojna. Tak. Oprócz tego jeszcze można wspomnieć o tym, że razem z Krawiem Potulickim bardzo zaangażował się również w działalność gminy
Jajskiego, znaczy między innymi razem z prawem, po których bardzo dzisiaj byśmy powiedzieli, lobbowali za tym, żeby zelektryfikować wieś Pruszków. To jeśli dobrze pamiętam, to właśnie Józef Drecet razem z prawem Potulickim byli pełnomocnikami właśnie gminy tej Pruszkowskiej i jako pełnomocnicy podpisali umowę z berlińskim przedsiębiorstwem, które rozpoczęło w 1913 bodajże roku budowę Pruszkowskiej elektrowni. Tak, bo to jest jeszcze, trzeba sobie uzmysłowić taką rzecz, że przecież elektryfikacja Warszawy zaczęła się na początku XX wieku, czyli w 1902 roku. Na Pomyślu pojawiły się pierwsze maszyny, które zaczęły dawać siłę i prąd najpierw zakładom przemysłowym, później dla użytku cywilnego, nie cywilnego, dla użytku takiego dla osób, które chciały oświetlić swoje domostwa, ale najpierw zakłady przemysłowe. I tu pojawia się, załóżmy 10-11 lat później, na terenie gminy wiejskiej przybywa firma, która chce przeprowadzić elektryfikację, ale ówczesna osada fabryczna jest za mała pod względem zasięgu i możliwości wypracowania zysku. Tu zaczyna się jakby kwestia elektryfikacji na terenie całej gminy wiejskiej, czyli jak mówimy o gminie wiejskiej, to proszę pamiętać, że ówczesna gmina wiejska Pruszków to sięgała tak Okęcie, Włochy jeszcze troszeczkę dalej, więc ona miała obszar praktycznie dwa razy większy jak ówczesna Warszawa pod względem terytorialnym. No i stąd późniejsze kwestie elektryfikacji od 1913 roku rejonu Pruszkowa i okolic, późniejsza elektrownia pruszkowska, która jest również częścią systemu elektryfikacyjnego Warszawy. Stąd to się właśnie wzięło. Warszawa przesunęła granicę w 1916 roku, rozszerzając swój obszar. Tak, więc kiedy władze carskie zamknęły, tutaj wspomnieliśmy o historii pruszkowskiego Sokoła, kiedy władze carskie zdelegalizowały Sokoła, później zorganizowały taką zastępczą instytucję, którą był Klub Atletów, a później Towarzystwo Miłośników Gry w Palanta. Hrabia Potulicki razem z kilkoma znamienitymi pruszkowskimi przemysłowcami i lekarzami rozpoczęli starania o otwarcie Straży Ogniowej. To miało przedłużenie właśnie działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i taka swoista przykrywka dla takich działań potulicznych. Nie tylko tak, nie rozpędzajmy się. Trzeba sobie wyobrazić, że te zakłady mają węgiel, mają ogień i jak w przypadku na przykład Stanisława Majewskiego, on był żywotnie zainteresowany, bo niestety w 1898 roku doszło do zaprószenia ognia na terenie jego fabryki, a mało co historia fabryki Majewskiego skończyła się po 4 latach, bo mu się cały zakład generalnie doszczętnie spłonął. Dlatego Straż Ogniowa, a tu się pojawia druga taka rzecz, że czy można powiedzieć czynniki lokalne, wiejskie były zdecydowanie przeciwne tworzeniu jakichkolwiek straży ochotniczych, no bo po co komu Straż Ogniowa, wiadomo, jak ogień wybuchnie, to kara boska i należało się zbereźnikowi. To nie było takie proste założenie Straży Ogniowej ze względu na pewien opór, no można powiedzieć, chłopów ze wsi, którzy nie widzieli żadnego pożytku w tej straży ochotniczej. Druga rzecz, była to potrzebna inicjatywa, bo zbyt dużo budynków mieszkalnych, zbyt dużo maszyn, które mogły zapuszczyć ogień. Tak więc to była inicjatywa jak najbardziej przydatna w przypadku osady przemysłowej, która musiała się w jakiś sposób chronić przed ogniem, a tu mamy przecież fabrykę w olbrzymie składy drewna, niedaleko piece, które napędzały maszynę parową o zaproszenie ognia i po fabryce. Podobnie w przypadku innych fabryk płonie to bardzo szybko i trzeba to jakoś chronić. Tak, ale jednocześnie ta Straż Ogniowa, znaczy w ćwiczenia Straży Ogniowej były włączone elementy właśnie tych ćwiczeń gniazd lecz wypracowanych jakby dla Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Była to też pierwsza pruszkowska organizacja, można powiedzieć,
polskim mundurem oficjalnie działająca i później jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej także właśnie w szeregach Straży Ogniowej zawiązała się na przykład grupa polskiej organizacji wojskowej. To znaczy strażka generalnie miała mundur wynikający świata z rodzaju służby. W związku z tym z tytułu służby przysługiwało strażakom mundurowanie. Z tego byli bardzo dumni i do tej pory są dumni, że mają własne mundury, własne hełmy, własne tradycje. Natomiast jeżeli mówimy już o straży w 1916 roku, to duża część, jak zakładów wyjechała, to wyjechali z nimi robotnicy i tu pozostały takie szczątki, można powiedzieć, straży tej dawnej pruszkowskiej. I tu wchodzą do straży różni młodzi ludzie związani z polską organizacją wojskową, nielegalnie działającą na terenie okupacji niemieckiej, którzy w ramach tej straży wtedy zaczynają faktycznie ćwiczyć, wykorzystując przykrywkę straży do swojej działalności półlegalnej, bo to była taka nielegalna, nie do końca, ale oficjalna też nie była, to jest taka półoficjalna działalność konspiracyjna. Właśnie, kiedy w 1914 roku, tutaj Pan wspomniał, fabryka pomp, odlewnia Józefa Frycera została w ostrzelach artyleryjskim kompletnie zniszczona. Nie, ona uszkodzona, to bardziej była majeski. Znaczy tak, ale też trzeba dodać, że rok później podczas ewakuacji to, co zostało przez Rosjan wywiezione. Frycerowi już się nie udało ukończyć po wielkiej wojnie fabryki, ale Józef Frycer bardzo aktywnie zajął się działalnością, można powiedzieć, obywatelską, to znaczy razem z księdzem Burakowskim powołał tutaj na terenie Pruszkowa w 1914 roku Komitet Obywatelski. W sierpniu 1914 roku, niecałe dwa tygodnie po wybuchu wojny, to też jest ciekawa inicjatywa, że zaczynają powstawać nie tylko w Pruszkowie, ale na terenie całego Królestwa Polskiego różnego rodzaju komitety obywatelskie, które później tworzą struktury powiatowe, później guberialne, a na samym koniec jest stworzony Centralny Komitet Obywatelski. To są dawne środowiska różnych organizacji działających na terenie Warszawy, które w chwili wybuchu wojny zaczynają tworzyć takie zaczątki późniejszych władz publicznych. I stąd się wzięła ta właśnie inicjatywa Komitetu Obywatelskiego Gminy Pruszków w sierpniu 14 roku. Ale tak, później Komitet Obywatelski został rozwiązany przez władze niemieckie, kiedy Niemcy tutaj wkroczyli w sierpniu 1915 roku. Zresztą w Pana ostatnio wydanej książce Życie publiczne i społeczne Pruszkowa do roku 1921. Pan udało się przydrukować tutaj fantastyczny dokument. Jeśli Państwo są zainteresowani takim zobaczeniem mniej więcej, co właśnie znajdowało się w Pruszkowie w okolicach 1915 roku, jakie instytucje społeczne działały w Pruszkowie, bardzo polecam, bo kiedy Niemcy wkroczyli, powołali Komitet Likwidacyjny tego Komitetu Obywatelskiego i został ten jakby raport z likwidacji tego komitetu sprawozdanie wydane właśnie i bardzo polecam tę książkę. Tutaj Państwu przygotowaliśmy zdjęcie właśnie Józef Frycer, o którym mówiliśmy, to jest ten pan tutaj. Kursor jest, nie widać. Między księżyc. Tak. Oj. Józef Frycer działał także właśnie w Radzie Miejscowej Opiekuńczej, która powstała na miejsce Komitetów Obywatelskich. Także działał w Radzie Głównej Opiekuńczej, już tak bardziej na szczeblu powiatu. O, jesteśmy z powrotem na zdjęciu. To jest takie zdjęcie właśnie, które pokazuje przedstawicieli Pruszkowskiej Rady Miejscowej Opiekuńczej. Tutaj jest kilka ważnych postaci. Znaczy mamy na przykład
wspomnianego Zenona Roszkowskiego, który był księgowym w fabryce Pretera i później niestety też brał udział w tym działalności tego niesławnego banku kredytowego. Tutaj mamy także pana Jana Rodzewicza, który był później dyrektorem szkoły imienia Tadeusza Kościuszki. Mamy dyrektora bursy pana Gizego. Mamy Juliana Więckowskiego, który też był bodaj wiceprzewodniczącym Rady Miejscowej Opiekuńczej. Niestety nie znamy nazwisk reszty z przedstawionych tutaj osób. Być może kiedyś ktoś nam pomoże. Tak, pokazuję, że mamy mało czasu. Więc dobrze. Jeszcze poświęcimy chwilę czasu jednemu zakładowi, o którym oczywiście nie było dotąd mowy, a który był największym pracodawcą w Pruszkowie. Znaczy w 1897 roku na pruszkowskim Żbikowie otwarte zostały warsztaty drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Teraz przeskoczymy. Tak. To był troszeczkę inny zakład, prawda? Znaczy tutaj te zakłady przemysłowe, które znajdowały się po tej stronie, to były głównie inicjatywy prywatne. To głównie właściciele jakby tworzyli w pewnym stopniu i wysoko postawieni pracownicy tworzyli tą jakby elitę Pruszkowa. To były zakłady, które zatrudniały raczej kilkadziesiąt osób. Tutaj mamy do czynienia z tak naprawdę dużym zakładem, prawda? Tylko że trzeba sobie też mieć świadomość taką, że zakłady, warsztat, bo mówimy o warsztatach, nie są związane z Pruszkowem, tylko są związane, nie są związane z gminą wiejską Pruszków. Są związane z gminą wiejską Ożarów, siedzibie w Ołtarzewie. One powstały na peryferiach gminy wiejskiej Ożarów, siedzibie w Ołtarzewie, gdzie wykupiono od chłopów trzydzieści parę hektarów ziemi. Na tych terenach właśnie zostały wbudowane zaplecze naprawczo remontowe drogi żelazno-warszawsko-wiedeńskiej, ponieważ teren tych warsztatów w Warszawie przy ulicy Chmielnej był zbyt mały i trzeba było dobrego terenu, żeby całość tych napraw wagonów, a później nawet chciano nawet robić naprawy parowozów, przeprowadzić w lepszych jakby warunkach. Tak więc tutaj powstaje bardzo duży zakład naprawczy. To powoduje jakby urbanizację tych okolicznych rejonów. Powstaje wtedy, co później jest nazywane, taka dzielnica Żbikówek, w odróżnieniu od terenów, które się mieszczą przy kościele żbikowskim, od wsi Żbików kościelnych. To daje jakby początek nowej, jakby w cudzysłowie, bo dzielnicy formalnie nie było dzielnicy późniejszego Pruszkowa, bo te tereny są włączone do miasta Pruszkowa formalnie dopiero w 1916 roku. Tak, i na terenie zakładów bardzo prężnie działały różnego rodzaju towarzystwa, znaczy może zacznijmy od takiej działalności oświatowej. Powstała tutaj szczególnie szkoła kolejowa, prawda, i postać Stanisława Wybarskiego. Tak, bo to jest taka też pracownicy drogi żelazno-warszawsko-wiedeńskiej od mniej więcej lat 70. To była w dużym stopniu firma zatrudniająca Polaków. Wcześniej ona głównie miała zarząd niemiecki, natomiast od lat 70. wykupiona przez Kronenberga uległa spolszczeniu i stała się w cudzysłowie, bo nigdy nie była firmą polską. Stąd różnego rodzaju inicjatywy związane z rozwojem nawet stworzeniem technikum kolejowego w Warszawie. Później zaczynają się jakby kwestie związane z edukacją pracowników drogi żelazno-warszawskiej wiedeńskiej i ich dzieci. I tutaj na terenie Żbikówka w 1900 roku powstaje pierwsza taka szkoła na terenie dzisiejszych. W dalszym ciągu ten budynek jest na granicy między Pruszkowem a Piastowem, tak zwana papiernia.
przy dawnym przejściu, już tego przejścia nie ma kolejowni, jak się jechało drogą z Pruszkowa w stronę Ursusa, taki duży budynek tam w 1900 roku powstała taka pierwsza w dwóch pokojach szkoła, a parę lat później została przeniesiona do nowego pomieszczenia budynku odrębnego przy ulicy Narodowej. I stało się bardzo taką ciekawą inicjatywą z dużym dofinansowaniem drogi żelaznej, bardzo nowoczesne metody szkoleniowe, edukacyjne, placówka taka wzorcowa, poglądowa, przyjeżdżali różni nauczyciele, obserwując, jak są uczone dzieci. I to jest taki, no też bardzo ciekawy element historii Pruszkowa, powstania tej szkoły kolejowej przy ulicy Szkolnej. Tak, ale do 1913 roku, dlatego że wtedy mamy do czynienia z nacjonalizacją drogi żelazno warszawsko-wiedeńskiej, zwolnieniem się dużej części personelu i droga przechodzi na własność państwa rosyjskiego ze względu na zbliżającą się wojnę, cele strategiczne, nacjonalizacja drogi 1913-14 rok, wtedy z powrotem wraca jakby w zarząd administracji rosyjskiej. Tak, ta szkoła została utworzona właśnie przez takiego wybitnego działacza oświatowego Stanisława Michalskiego, ale oprócz tej działalności oświatowej właśnie na terenie warsztatów drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej działały także inne stowarzyszenia, prawda? Tak, kooperatywa też, no ze względu na to, że pracownicy drogi są bardziej jakby świadomi, umieją czytać, umieją pisać, osiągają jakieś większe przychody. Powstaje pierwsza kooperatywa założona na terenie Warszawy. Ona działa przez swoje filie wzdłuż stacji, wzdłuż drogi. I tu zostaje też na terenie Pruszkowa pozbawiony najpierw wagon prowizyjny, spółdzielczy, później powstają sklepy, później piekarnia. Dość dużo pracowników drogi warszawsko-wiedeńskiej warsztatów należało do tej jakby kooperatywy. Ona osiągała dość dobre przychody, bo od 1904 roku była czynna własna piekarnia, więc tutaj też jest to dla tej kooperatywy ważny element możliwości zarabiania, dostarczania mieszkańcom dobrego, w dobrych cenach, na dobrej mocy, nieoszukiwanego chleba, bo wtedy piekarze różne stosowali sztuczki, że w kilogramie zawsze mieścił się w kilogramie. Tak, jednym z takich wybijających się, można powiedzieć, działaczy z tego towarzystwa spożywców drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej był Wojciech Radomski, który między innymi także doprowadził do otwarcia, można powiedzieć, takiej objazdowej biblioteki spółdzielców. Ona bodajże chyba pierwsza ta biblioteka mieściła się w wagonie, chyba przyjeżdżał. Też mógł być w wagonie prowizyjnym, ale to jest kwestia, że kolejarze w dużym stopniu byli związani z ruchem socjalistycznym. Ruch socjalistyczny był związany z ruchem niepodległościowym. Późniejszy prezydent Polski Stanisław Wojciechowski też tutaj przyjeżdżał od 1905 roku. Jest związany z tworzeniem towarzystwa spółdzielczego kooperatystów i budowania sieci sprzedażowej polskiej w oparciu o ruch spółdzielczy. Przyjeżdżał na lustrację i budował tę spółdzielnię kolejową, nie tylko tu przyjeżdżał, dawali wykłady w tej szkole kolejowej. Spółdzielczość jest w dużym stopniu związana właśnie z ruchem socjalistycznym, z takimi postaciami jak Edward Abramowski, Towarzystwo Kooperatystów. Później ta spółdzielczość również przyczyniła się do tego, że pojawiła się w Pruszkowie Fabryka Stowarzyszeń Machników Polskich w Ameryce, która miała być osadzona na zasadach spółdzielczości, natomiast z różnych przyczyn stworzono stowarzyszenie, Towarzyszenie Mechaników Polskich, i sprzedawano akcje spółdzielczości, można kupować udziały, stąd mając prawo do dywidendy. Natomiast właśnie też ten czynnik spółdzielczy jest dość mocny w późniejszym stworzeniu Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce, a później w Polsce za Ameryką.
tutaj Państwu wspomniałem o właśnie Wojciechu Radomskim. On był działaczem, bojowcem, można powiedzieć wręcz PPS-u. Był zaangażowany także w takie inicjatywy jak tworzenie kursów dla analfabetów, czy taką była taka inicjatywa Uniwersytet dla Wszystkich. W 1915 roku, kiedy warsztaty kolejowe zostały podczas ewakuacji wywiezione do Rosji, Wojciech Radomski, którego widzimy tutaj na zdjęciu, to zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Kolejnictwa i zostało zrobione właśnie na terenie warsztatów drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Prawdopodobnie już po nacjonalizacji, bo widzimy tutaj napisy po rosyjsku. Po powrocie z Rosji Wojciech Radomski był wieloletnim naczelnikiem warsztatów. 1935. Tak, odszedł nawet w 1935. Emerytura nie służyła. Został. I nie to, że nie służyła, niestety zachorował na nowotwór i wtedy go. Tak, w 1936 roku odszedł Radomski. Tak, to może w takim razie już będziemy zbliżać się do końca. Ta wczesna historia pruszkowskiego przemysłu właśnie skończyła się dosyć, że tak powiem, raptownie, czyli w październiku 1914 roku miał miejsce ostrzał artyleryjski, który zniszczył bardzo wiele fabryk, m.in. fabrykę Majewskiego, z czym wiąże się też pewna, można powiedzieć, legenda, bo nie udało się tego potwierdzić, znaczy Leszek Majewski, który przejął zarząd nad fabryką w międzywojni, twierdzi, że był to ostrzał celowy, to znaczy jednym z dowodzących ostrzałem artyleryjskim miał być krewny Johanna Fabera. Być może znają Państwo takie krewki Faber-Castell. Dalej są produkowane. To jest jeden z najlepszych krewek na świecie i wciąż dalej ta konkurencja między krewkami Majewskiego a krewkami Fabera cały czas trwa. Zostały zniszczone w jakiejś części warsztaty kolejowe, została zniszczona fabryka Trecera, ucierpiała także fabryka fajansu Teichfelda. To, co nie zostało zniszczone, zostało w 1915 roku ewakuowane, w cudzysłowie ewakuowane do Rosji. Duża część z tego... Są to wywiezione. Tak jak na przykład fabryka Majewskiego, która została wywieziona do Sławiańska w powiecie charkowskim. Tam zresztą produkowała kredki, ale rewolucja bolszewicka, że tak powiem, w 1918 roku przerwała tą produkcję. Czyli znacjonalizowali fabrykę i podziękowali właścicielom za ich wkład w możliwość budowy Związku Radzieckiego. Tak, także część z fabryk udało się uruchomić, niektórych nie, tak jak właśnie fabryk bomb Trecera. I na tym moglibyśmy zakończyć te wątki niepodległościowe, ale właśnie jest jeszcze jedna fabryka, która co prawda powstała po pierwszej wojnie światowej, dopiero jakby zaczęła funkcjonować, można powiedzieć, w 1919 roku, chociaż stowarzyszenie Polish Mechanics zostało założone już w 1918 roku. To jest już wtedy, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ale jakby motywem i dla którego powstała ta fabryka, był taki, można powiedzieć, motyw niepodległościowy, znaczy chodziło o to, żeby wrócić tutaj do Polski i wspierać i budować, odbudowywać przemysł polski w ten sposób. Budować kraj ze zniszczeń. Taka główny motyw, odbudować kraj z olbrzymich zniszczeń wielkiej wojny, bo faktycznie Polska była absolutnie wyczyszczona z nawet z łyżek garnków, jak Niemcy się wzięli za czyszczenie z surowców te tereny, to dokładnie czyścili, rekwirując łyżki, widelce, klamki mosiężne, wszystko zabierali. W związku z tym to naprawdę było olbrzymie wyczyszczenie gospodarki przez w pierwszej stronie przez Rosjan w 1915 roku, no i 3 lata okupacji niemieckiej, które wyczyściły surowce w trudne dokumenty i zniszczyły dużą część przemysłu również. Tak, to jest ten argument, przepraszam. W każdym
gospodarze w 1919 roku przybywają do Pruszkowa reemigranci z Ameryki, przywożąc ze sobą kapitał, wiedzę techniczną, a także, jak wspomina pan Krzyczkowski w swojej książce Ulica Milionerów, także modę na westerny, zamiłowanie do kromatografu, wrotki, pierwsze lodówki i jazz. Odbywały się też takie koncerty jazz-bandowe. Tak. Ale to już może przekażę w takim razie głos panu Piotrowi Januszowi Czarniawskiemu. Przyszedł pan, właśnie ten pan Gwiazdowski i postanowiono zredukować w ogóle całą politykę inwestycyjną w Polsce. Przy okazji jeszcze, jeśli chodzi o produkcję obrabiarek, to udało się je dopiero produkować na przełomie 21-22 roku. To była pierwsza, to zaczęto produkować obrabiarki, które tam pokazujemy na tych dalszych naszych planszach. Państwo będą chcieli podejść bliżej i popatrzeć. To były jeszcze takie dość proste tokarki stołowe na przykład. Wiertarki, to były takie jeszcze dość prymitywne na tamte czasy obrabiarki. W związku z upadkiem i z tym kryzysem firmy w 1923 roku delegaci Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki przyjechali do Polski, zwrócili się z prośbą do polskiego rządu, do prezydenta Wojciechowskiego i Piłsudskiego o pomoc w przeorganizowaniu, o pomoc w stworzeniu nowych zasad produkcyjnych. Uzyskawszy tą pomoc, to znaczy pomoc była przez wytypowanie pewnych ludzi, Polaków znających się na działalności gospodarczej. W związku z tym w lipcu 1923 roku powstała nowa spółka. To było Stowarzyszenie Mechaników Polskich z Ameryki, spółka akcyjna. Czyli na zupełnie innych zasadach zaczęła działać, zaczęła przedsiębiorstwo. Tak, przy okazji to poprzednie działanie, Amerykanie byli dość ci, znaczy Polacy pracujący z Ameryki, uważali, że można prowadzić działalność w postaci kooperacyjnej. To znaczy, że właściciele byli również pracownikami. To nie zdało egzaminu tutaj w naszych warunkach. Czyli dopiero zaczęła się działalność wtedy, kiedy powstała ta spółka, spółka akcyjna. To są przykłady tych, zarówno szefem tej spółki został pan inżynier Jerzy Iwanowski, natomiast dyrektorem technicznym został pan Jan Piotrowski. Pan Jerzy Iwanowski był również inżynierem, był również członkiem ministrem przemysłu w poprzednim rządzie Moraczewskiego w Polsce. Tych rządów to mieliśmy kilka, ale jeden był tam. Zaczęła się wtedy, oczywiście to już było działanie na zupełnie innych zasadach i w tych czasach, już począwszy od roku 1923 do 1930, można powiedzieć, że rozpoczęła się normalna produkcja obrabiarek. W tym czasie wykonano około 815 obrabiarek różnego typu. Tutaj pokazujemy różne, to będą tokarki, frezarki, strugarki, cały asortyment tych staramy się, to znaczy nie całe, no to co mieliśmy akurat, to pokazaliśmy. To wszystko, wtedy właściwie ruszyła cała produkcja obrabiarkowa. Ale niestety doszliśmy do roku 1929, kiedy nastąpił wtedy duży kryzys gospodarczy. Okazało się, że firma nie ma zamówień, nie ma z czego żyć, nie ma co robić. Oczywiście wtedy firmy zaczęły brać się i produkować, co się tylko dało. Tak przy okazji właśnie w Pruszkowie konstruktorzy wykonali tak dla przykładu jedną z maszyn do pakowania papierosów. Nie obrabiarka, ale robiło się to, co można było robić. Niestety z własnymi siłami fabryka w Pruszkowie nie przetrwała. W związku z tym zwrócono się znowu do rządu i polski rząd wsparł
przedsiębiorstwo w spraw mechaników swoimi zamówieniami i kredytami. Tu na tych planszach, które Państwo chcieliby zobaczyć, to są pokazane właśnie różne typy. Między innymi to jest taka, tu po prawej, to jest frezarka robiona. Aha, jeszcze jeśli chodzi o frezarki, o produkcję tych frezarek, to starano się wykorzystywać dokumentację i te obrywiarki, które były produkowane w Gerlacha w Polsce oraz z Ameryki. To między innymi jest taka obrywarka, frezarka firmy Cincinnati. I starano się, bardzo duże zasługi położył tutaj pan inżynier Piotrowski, który był szefem technicznym całej spółki. On przyjął założenie takie, że modernizujemy, starając się przede wszystkim własne konstrukcje robić obrywarkowe, ewentualnie unowocześniać istniejące już dokumentacje. I tak właśnie robiono. I to są na tych kolejnych, tutaj pokazujemy to, co było produkowane. Proszę Państwa, bardzo duży, w związku z tym, że państwo polskie pomagało, zaczęło przejmować kredytami swoimi i zamówieniami, zaczęła się rozwijać w dużym stopniu produkcja wojskowa. Oprócz normalnych obrabiarek, bo tutaj zaczęto wprowadzać nowe, tutaj widzimy, nowe rozwiązania techniczne, tu na przykład to jest frezarka profesjonalna, bardzo dobra, myślę, że one i teraz jeszcze gdzieś pracują. Tutaj pokazujemy, to jest frezarka również bardzo nowoczesnego, na tamte czasy frezarka pionowa. To przy okazji, więc to były bardzo liczące się i dobre technicznie, nowoczesne obrabiarki już, to ja mówię to o tych 30, po 39 roku. Oprócz tego, wiadomo jakie to były czasy, państwo polskie bardzo stawiało na produkcję wojskową. Między innymi, jak tutaj pokazujemy, przykupiono licencję armaty Boforsa, to były armatki przeciwsłowowe Boforsa. I rozpoczęto dużą produkcję tych armatek. Między innymi już pod koniec 1938-1939 rok to produkowano około 300 armatek takich rocznie. Tak to wyglądało. Tutaj mówiąc o tym, że były dużej, dobrej jakości i nowoczesności te obrabiarki, pokazujemy między innymi, a tak dla przykładu. To jest strona instrukcji obsługi obrabiarki. Czym ona się tak tutaj różniła? Otóż proszę sobie wyobrazić, to nie był papier jakiś taki bezpośrednio jakieś tam kilka stron. Było w oprawie twardej przygotowana instrukcja z pełnymi zdjęciami. Jednak ta obrabiarka do szczegółów została powymieniana, co jest do czego. Do tego dołączone rysunki techniczne, wszystkie oznaczenia. Także pracownik, który przychodził do takiej obrabiarki, miał pełne rozeznanie, pełną gamę tego, jak z tym się obchodzić, co z tym robić. Trzeba powiedzieć, że obrabiarki produkowane w Pruszkowie osiągnęły bardzo dobre uznanie wśród klientów i wiele nagród uzyskiwały one. Tyle podajemy dla przykładu. Otrzymywane nagrody na wystawach, na targach. Tutaj też to są dyplomy podawane. I więc już tak jak ponieważ doszedłem do końca właściwie do lat, trzeba powiedzieć, że naprawdę pruszkowianie powinni być dumni. Są chyba dumni z tego, że mieli taki zakład i tak potrafili, bo to był na bardzo wysokim poziomie technicznym zakład. Nie ma się czego wstydzić naprawdę. Dlatego między innymi myśmy tak zaczęli mówić o tych obrabiarkach, bo to jest naprawdę jeden z takich wzorowych, moim zdaniem, oczywiście, zakładów w Pruszkowie. Na zakończenie tutaj przytaczamy, bo nie mogłoby się odbyć to bez ludzi. To są, przytaczamy kilka zdjęć, które udało się nam uzyskać. To między innymi zdjęcie z otwarcia hali fabrycznej, to z kolei zdjęcia pracowników kontroli technicznej, to jest administracja, tutaj też jakieś
To jest też jakieś otwarcie, jakiś hal produkcyjny. A to z kolei poprzed wojną były takie modne zrobione zdjęcia dla zasłużonych, dla jakichś, a to akurat zdjęcie na imieniu jakiegoś szefa zrobione i pracownicy razem tutaj się włączyli. Trzeba powiedzieć, że ta wysoka jakość obrabiania produktów wykonywanych przez pracowników była spowodowana wysoką jakością również pracowników. Otóż w 1939 roku w fabryce pracowało około 1000 pracowników, w tym 40, chyba ponad 45 to byli konstruktorzy, byli technicy oprócz tego, no i personel i wykwalifikowani pracownicy. Pracownicy to znaczy tokarze, ślosarze, monterzy, to było wszystko wykwalifikowana kadra pracownicza. No i to tak w wielkim skrócie, żeby nie przeciągać Państwu. Jeżeli jakieś pytania, to proszę bardzo, jestem w stanie, jak mi się uda odpowiedzieć. Dziękuję pięknie za wysłuchanie. Ja nie mają się tego wstydu. To jest naprawdę. Dlatego chcemy również w przyszłym roku kontynuować dalej. Mówiąc o CPK. Dziękuję bardzo.